Zapewne większość zainteresowanych słyszała już, że czwarty sezon Overlorda został oficjalnie potwierdzony. I chociaż nie znamy dokładnej daty premiery, to śmiało można prognozować, że emisja nastąpi względnie szybko. W dzisiejszym materiale postaram się odpowiedzieć wam nie tylko na pytanie, kiedy prawdopodobnie możemy spodziewać się czwartego sezonu, ale również ile materiału źródłowego obejmie zarówno serial, jak i film. A do tego powiem wam, czego się spodziewam po dalszych losach Ainza. Jeżeli natomiast martwicie się o faktyczne spoilery z dalszej historii, to spokojnie, materiał jest od nich całkowicie wolny. Jeżeli jednak interesuje was faktyczny przebieg historii lub teorie, włączając w to również dalsze tomy nowelki, dajcie znać w komentarzu, a stworzę materiał, który powinien rozwiać wasze wątpliwości. Jednak nie przedłużając już, zaczynajmy! Wielokrotnie natknąłem się ostatnio na komentarze, że nadchodzący sezon czwarty ma zaadaptować dotychczas najmniej materiału źródłowego. Spotkałem się zarówno z komentarzami, że sezon obejmie jedynie tom 10, jak również z takimi, które mówiły, że pokryje je historia z dwóch ostatnich tomów, które pojawiły się po polsku. I chociaż nie jestem w stanie całkowicie tego zdementować, to pragnę przedstawić swoje argumenty za tym, że raczej tak się nie stanie. Po pierwsze, należy pamiętać, że obecnie w Overlordzie na jeden sezon przypadały niezmiennie trzy tomy lekkiej nowelki. Warto jednak wiedzieć, że w rzeczywistości, biorąc oczywiście pod uwagę ilość stron, nie ma żadnego przełomu względem długości tomów, które miałyby zostać zaadaptowane w sezonie czwartym. I nie zmienia faktu to, że najdłuższym tomem, jaki dotychczas wyszedł po polsku, jest bezsprzecznie tom 11, czyli ten mający wejść w skład nadchodzącego sezonu. Dużo ważniejsza jednak jest różnica pomiędzy kolejnymi tomami. Tak oto najkrótszym sezonem okazał się być drugi, mający 885 stron, zaś najdłuższym pierwszy, mający ich 914. Oznacza to jedynie różnicę 29 stron. Co prawda nie mam tomu 12, ale wiem natomiast, że jest on krótszy od 11. Dlatego całość nie powinna być dłuższa niż te 40 stron względem sezonu pierwszego. Wiedząc to, można stwierdzić, że problemu z adaptacją nie będzie. Jednak jeżeli miałbym obstawiać, to uważam, że w skład sezonu czwartego wejdzie tom 10 oraz tom 11 i pierwsza połowa tomu 12. Tym razem dostalibyśmy wówczas bardziej gęsto upakowaną fabułę, więcej wydarzeń, a film skupiłby się za to na drugiej połowie 12 tomu. I może dostalibyśmy epilog na przykład z tomu 13 lub wstęp do niego. Pewne jednak jest to, że materiał źródłowy w tym wypadku może stanowić jedynie zaletę. Kiedy jednak możemy spodziewać się niepodważalnego władcy grobowca Nazarith? Osobiście raczej odrzuciłbym możliwość, że ujrzymy losy Ainza jeszcze w tym roku, jednak tak jak mówiłem wcześniej, najprawdopodobniej nie potrwa to długo. Powiedziałbym, że przyjdzie nam czekać do następnego roku, jednocześnie wątpię, że stanie się to wiosną, a raczej przypadnie to w okresie letnim lub jesiennym. Niestety nie wiem, ile przyjdzie nam czekać na film, ale za to podzielę się bardzo ważną informacją, która jest niezwykle istotna, zwłaszcza jeżeli mówimy o kontynuacjach. Mianowicie główna obsada pozostanie taka sama. Zatem znowu przyjdzie nam słyszeć zarówno uwodzicielskie jęki Albedo, jak również zawodzenie uroczej wampirzycy. Również strona techniczna nie ulegnie zmianom, dlatego szata graficzna powinna zostać podobna, co dla niektórych może być wadą, ale szczerze wolę nieco więcej CGI niż zmiany wyglądu postaci czy stylu graficznego. Ale może studio Madhouse nas jeszcze pozytywnie zaskoczy? Pewnie wszystkich bardzo ciekawi, jakie losy dalej czekają Ainza. Czy wreszcie znajdzie się przeciwnik, który zdoła go pokonać, lub bardziej dotkliwie powinie mu się noga? A może nurtują was pytania, czy odnajdzie swoich przyjaciół w tym brutalnym świecie? Lub całkowicie podbije go, dusząc każdy konflikt w zarodku? W sumie mogę powiedzieć wam jedno, jeżeli sezon czwarty będzie dobrze adaptował zawartość nowelek, to wszyscy powinni być zadowoleni. Po raz kolejny dowiemy się wiele o świecie otaczającym naszych bohaterów oraz, uwaga, proszę o fanfary, w tym sezonie nie zabraknie Ainza i jego przygód. Po raz kolejny poznamy nowe, ciekawie wykreowane postacie oraz dostaniemy rozwinięcie tych, które nie zostały należycie poruszone w ostatnim sezonie. Nieco szerzej poznamy inne królestwa oraz ich zwyczaje. Ale nie zabraknie też dobrze wyważonego humoru, dlatego zdecydowanie jest na co czekać. Ja nie mogę się już doczekać premiery Overlorda, a wy? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko, do następnego odcinka, sayonara.